Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę być tutaj teraz w tym miejscu i proszę Cię, abyś błogosławił teraz rozważanie tego słowa. Przemawiaj do nas, Panie, w Twoim świętym imieniu Cię o to prosimy. Amen. Wow, jak zauważyliście, pewnie mamy nowy rok. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że mamy nowy rok. No, jest parę osób takich, które zauważyło, ale dla niektórych to jest tak, że nowy rok jest czymś takim szczególnym, bo to wchodzimy w taki nowy etap. Często ludzie mówią tak, że kończy się jeden etap, zaczyna się nowy etap, a tak naprawdę to jest kolejny dzień, który mija, tylko tyle, że kalendarze trzeba zmieniać. Natomiast, wiecie, to, czym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić, to jest to, że idziemy przez swoje życie i niezależnie jaki to jest etap, czy to jest ten nowy rok, czy kolejny, czy jakikolwiek inny, to pytanie jest, jak ta droga wygląda, którą idę, którą Bóg mnie prowadzi. Wiecie, i tak Bóg wczoraj jeszcze tak, Bóg przypomniał mi taki piękny hymn, taką piękną pieśń, którą się śpiewało w kościołach, mam nadzieję, że u nas też się będzie też śpiewać. No to taka piękna hymn, piękny. Nie wiem, czy to, z którego to jest śpiewnika, ale pewnie za chwileczkę się dowiem. Ale to jest taki hymn, który pozwoliłem sobie tutaj go pozwolę Wam sobie go wyświetlić tutaj na ekranie, bo naprawdę ma takie piękne słowa i to słowa, o których chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do Ciebie, tam do gwiazd, anieli wabią mnie, chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. I refren jeszcze. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym. Blask nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. Jest to piękne słowa. Naprawdę te słowa są... Czasami tak żałuję, że w dzisiejszym świecie chrześcijańskim tak wiele jest piosenek, ale gdy tak słuchamy, wsłuchujemy się w słowa tych piosenek, które tam wszędzie są puszczane, nie ma takiej głębi, jak takich słów, które się tutaj chociażby w tym hymnie czytamy. Czy ktoś już wie, z którego to jest śpiewnika? Słucham? A z młodzieżowego. Od razu się lepiej poczułem. Dziękuję. Dziękuję. Od razu mi lepiej. A, z 19. No widzicie. Ale wiecie, dlaczego o tym i dlaczego ten hymn? Bo w naszym życiu idziemy przez to życie tak, i tak naprawdę niezależnie od tego, czy moje życie jest powierzone Jezusowi, czy jestem Jego dzieckiem, to żyję tutaj na tym świecie. Na tym świecie, który, no tak jak przed chwilą czytaliśmy, jest tak obcy mi. Ten świat, Boży świat i ten system tego świata nie są w zgodzie ze sobą. I tak naprawdę jesteśmy tylko przechodniami tutaj na tym świecie. Nasza ojczyzna jest w niebie. I wiecie, to jest ciekawe, bo na przykład Jana 8:12 Jezus mówi tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jezus wyraźnie mówi, że ten cały świat jest pogrążony w ciemności, ale ci, którzy idą za Nim, będą szli w jasności. To jest zupełnie światłość, ciemność. To są dwie różne rzeczy. I Filipian 3:20, on kiedyś przyjdzie i zabierze nas, bo nasza ojczyzna jest w niebie. I on przyjdzie, zabierze nas i będziemy tam naprawdę wtedy już na wieki w swojej ojczyźnie, w miejscu, do którego jesteśmy przeznaczeni, do którego jesteśmy powołani. Tutaj na ziemi jesteśmy tylko przechodniami. Tak naprawdę nasze obywatelstwo jest obywatelstwem nieba. A, ciekawe, gdybym poszedł teraz na lotnisko i przyniósłbym, pan tam mówi, paszport, proszę, mówię, jaki paszport? Jestem obywatelem nieba. Nie? Tam zmierzam właśnie, do nieba zmierzamy. I tak naprawdę do momentu, w którym on nas nie zabierze, żyjemy tutaj na tym świecie. Jesteśmy tutaj w tym świecie. Chociaż nie jesteśmy z tego świata, to jednak żyjemy na tym świecie. I Bóg ma dla nas plan. I tak naprawdę Efezjan 2:2 mówi, że kiedyś byliśmy właśnie tacy,
chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Byliśmy kiedyś zwiedzeni, byliśmy tacy, ale Jezus wszedł do naszego życia. Jezus zmienił nasze życie. Już nie chodzimy w ciemności. Nie jesteśmy podporządkowani władcy tego świata, ale żyjemy zupełnie innym życiem. I teraz, tak jak mówi Efezjan 2, 5 i 6, którzy umarliśmy przez upadki, ale On ożywił nas. Wraz z Chrystusem jesteśmy łaską zbawieni. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Tam jest nasze miejsce. Tam jest nasze miejsce i tam zmierzamy. I to, słuchajcie, to jest niesamowite, bo na świecie dzieje się wiele złych rzeczy. I tak jak 1 Jana 2,16, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Gdzie to są rzeczy, które, z których Bóg nas wyrwał. Wyciągnął nas z tego świata. I posadził w okręgach niebieskich. I tam zmierzamy. Tu jesteśmy przechodniami tylko. Dlatego Jezus powiedział w Mateusza 6,24, że nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć demonie. Nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin może służyć dwóm Panom. Jestem, albo idę za Bogiem, albo idę na modłę tego świata, za światem. Wiecie, i to jest ciekawe, bo dlatego ja wczoraj, gdy tak myślałem o tym hymnie, o tych słowach, i tak sobie zadawałem pytanie, czy wiem, do kogo należę i czy wiem, dokąd zmierzam, gdzie Bóg mnie powołuje, do jakiego miejsca mnie przeznaczył. Wiecie, i w tym hymnie ostatnia zwrotka brzmi tak, że w chwalebnym kraju tym, tam dokąd On nas powołuje, dokąd zmierzamy, będziemy wiecznie żyć. Będziemy z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się. Chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. Wiecie, to jest ciekawe, bo ja tak czytałem tą pieśń, tak sobie nuciłem pod nosem, nie skażę was na słuchanie tego mojego nucenia, ale tak sobie zadałem ten ostatni fragment tego, który się powtarza w tej pieśni. Obcym tu czuję się. Czy czuję się obco tutaj na tym świecie, jako chrześcijanin? Czy też czuję się tutaj tak wspaniale, tak cudownie, bo ten świat, te wszystkie dobra tego świata są dla mnie tak istotne, tak ważne i raduję się w tych dobrach tego świata i w tym wszystkim, co ten świat oferuje mi? Czy też uważam, że to nie jest moje miejsce? Wiecie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo chciałem rozpocząć taką serię kilku wykładów, zobaczmy ilu, pod takim jednym wspólnym tytułem. Życie bez zbędnego bagażu. I dzisiaj chciałem, pierwszą część zatytułowałem Życie jedną garścią. Za chwileczkę się dowiecie, dlaczego taki tytuł. To jest z Biblii tytuł, żeby nie było. Oczywiście to jest z Biblii. Ale życie bez zbędnego bagażu. Czy ktoś z was kiedyś wybierał się w góry na jakąś wycieczkę? W góry, wysoko. Gdy pakujemy plecak, kiedyś te plecaki były, pamiętam moje pierwsze wycieczki, to takie plecaki ciężkie, ze stelażem, jakieś takie, dobrze było jakby ten aluminiowy był stelaż, bo to lżejszy, ale takie toporne te plecaki były. A dzisiaj te plecaki są tak lekkie, takie dopasowane, tak, żeby jak najwygodniej było je nieść. Ale jak pakujemy się na taki wyjazd, to raczej nie bierzemy suszarki do włosów, raczej nie bierzemy litrowego szamponu. Jak to? W góry! Prądu nie ma, ludzie! Jak to nie? Raczej nie bierzemy jakiegoś futra, czy jakichś takich ciężkich, dużych ubrań. Raczej staramy się brać wszystko, co najlżejsze. I nawet jak musimy jakieś kosmetyki wziąć, to bierzemy takie malutkie próbeczki, żeby było jak najmniej, jak najlżej. Żeby nam łatwiej było iść przez to życie, przez te góry. I dojść do celu. I się nie umordować. I to właśnie jest coś, czym chciałem się dzielić z wami, bo tak naprawdę jest tak wiele rzeczy, których my w naszym życiu codziennym, gdy idziemy przez to życie, tak wiele rzeczy jest, które nas powstrzymuje, które nas obciąża, które powoduje, że w tej drodze za Bogiem
nie jesteśmy tak efektywni, jak moglibyśmy być. Tak jak Bóg nas powołuje, bo tak wiele rzeczy nas powstrzymuje. Pamiętam Mirek kiedyś, jeżeli nas oglądasz, to Cię pozdrawiamy. Kiedyś on mówił takie świadectwo, że tak ważne jest, żeby w naszym życiu odcinać te sznureczki za rzeczy, a może Stasiu, nie pamiętam. Ktoś tam Marzenka. Mówił, czy Marzenka. No widzicie, jaki ja jestem roztargniony. Ale odcinamy wiele rzeczy z tego starego życia, żeby nas nie spowalniały, gdy idziemy. Ja pamiętam, miałem kolegę, który grał w piłkę nożną i był w reprezentacji Polski juniorów. I pamiętam, jak on ćwiczył, to żeby prędko ćwiczyć, sprint, to przywiązywano mu do pasa jakieś obciążenia i on z tymi obciążeniami musiał biegać, żeby po to, że jak później to zdejmie, żeby później mu szybciej i łatwiej mógł biegać. Wiecie, i takich rzeczy jest wiele w naszym życiu. I dzisiaj to, o czym chciałem dzisiaj się z wami dzielić, to są rzeczy. Takie po prostu rzeczy, których często gromadzimy w naszym życiu. Które nas przytłaczają, które nas spowalniają, które mówią po prostu, no nie. Nie mogę, Boże, przecież iść za Tobą, nie mogę się Tobie poświęcić, bo przecież te wszystkie rzeczy, które zgromadziłem w swoim życiu, przecież nie zostawię tego za sobą. Nie, tak jak śmialiśmy się niejednokrotnie, że niektórzy to jak będzie pochwycenie, to będą lecieli nogami do góry. Bo tak będą tutaj trzymać się kurczowo tych wszystkich rzeczy, które w swoim życiu nagromadzili, że po prostu Bóg będzie musiał ich tak ciągnąć do góry, do nieba. Nie? No, to są te rzeczy. I nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale czy taka myśl mi przyszła do głowy, że lepiej mieć mniej tego, co nie ma znaczenia, a więcej tego, co ważne. Zgodzicie się ze mną? No chyba tak. Chyba tak. Ale tak wiele rzeczy w tym świecie wokół nas krzyczy zupełnie coś przeciwnego, mówi zupełnie coś innego. Zwłaszcza teraz, gdy widzimy święta, gdy ludzie po prostu wydawali majątki na prezenty, gdy teraz są promocje i tutaj wszystko, żeby wyczyścić. Po prostu kupuj, kupuj, kupuj. Więcej, więcej, więcej. Jak najwięcej. Nie? I tylko... Wiecie, i to jest ciekawe, bo gdy popatrzymy nawet już od samego początku, Adam i Ewa. Bóg postawił ich w ogrodzie Eden i powiedział, to wszystko jest wasze. Wszystko. Zajmujcie się tym, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, po prostu uprawiajcie, korzystajcie z tego, co wam daje. Wszystko jest wasze. I pojawił się wąż, który przyszedł. Czy na pewno Bóg powiedział, że z tego jednego drzewa nie wolno wam jeść? Gdzie to kłamstwo, które już wtedy, z którym przyszedł, jak wiemy czytając Biblię, że szatan jest ojcem wszelkiego kłamstwa i nie ma w nim prawdy. I to kłamstwo jest od samego początku i to kłamstwo mówi nam ciągle to samo. I ludzie ciągle wierzą, od zarania dziejów wierzą w to jedno kłamstwo. A mianowicie, że to wszystko, co masz, niezależnie ile tego masz, niezależnie co masz, to i tak to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czego jeszcze nie masz. I musisz robić wszystko, żeby to zdobyć, żeby to mieć. Bo dopiero wtedy będziesz szczęśliwy, dopiero wtedy będziesz usatysfakcjonowany, dopiero wtedy będziesz wypełniony. I ludzie zamiast patrzeć i być wdzięcznym za to, co już mają, to cały czas żyją w takiej niechęci, w takiej rozczarowaniu, bo widzą rzeczy i mówią, a ja muszę jeszcze to mieć, bo jak tego nie będę miał, to nie będę szczęśliwy. I chcą mieć więcej i więcej i więcej. I to kłamstwo, które mówi, by być szczęśliwym, by być spełnionym, potrzebujesz mieć więcej rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia, które i tak wylądują na śmietniku. I wierzymy w to kłamstwo, że więcej znaczy lepiej. Wiecie, czasami może i tak. No bo jak masz jedną złotówkę, to dwie złotówki to może chyba lepiej, nie? Masz jeden samochód, to jest dobrze. Ale jak masz dwa samochody, może i lepiej. Ale ja kiedyś się nauczyłem takiej lekcji. Ostatnio właśnie, jak gdy byłem na pogrzebie mojej cioci, byłem w takiej miejscowości Bystrzyca Dolna. Ja pamiętam, jak byłem młody, to co roku tam jeździłem na wakacje i spędzałem tam całe wakacje tam na wsi. I były takie momenty, w których mój kuzyn, najstarszy, brał mnie do miasta, do Świdnicy. Jechaliśmy tam
I mieliśmy takie, po prostu dla mnie to były takie piękne dni, maratony jedzenia lodów. Bo przyjeżdżaliśmy do miasta, ze wsi przyjeżdżałem do miasta i tutaj idziemy, tutaj kupujemy loda, idziemy przez miasto do następnej lodziarni i tam następnego loda. I potem następnego loda. Wiecie, jako dziecko wydaje się, no to im więcej, tym lepiej. I nie zapomnę jednego momentu, jednej takiej chwili, w której mój organizm się zbuntował przeciwko tej imprezie lodowej, którą ja zafundowałem mojemu organizmowi. I zostawiłem na ulicy dużo tych lodów, które zjadłem. Bo myślałem, że im więcej, tym lepiej. No nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Ale dlaczego ty mówię? Znaczy, jest taki piękny werset i to jest właśnie werset, który wykorzystałem do tego, żeby zatytułować to dzisiejsze słowo. Kaznodziei 4,6. Będzie nam się przewijał ten werset przez cały czas. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garści pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Lepiej jest mieć jedną garść pełną. Dlatego ten tytuł, życie jedną garścią. Bo lepiej jest mieć jedną garść pełną i przy tym spokój. Niż więcej, niż dwie garści pełne, ale przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Ja myślę, że można powiedzieć, że lepiej mieć mniej, znaczy więcej tego, co mniej tego, co ważne, ale mieć to tak naprawdę, bo to jest ważne, niż mieć mnóstwo rzeczy, które są nieważne i które zajmują całe moje życie i sprawiają, że mam moje życie, to jest jeden wielki trud i gonitwa za wiatrem. Wiecie dlaczego? Bo moje życie jest zbyt cenne, twoje życie jest zbyt cenne, żeby tracić je na uganianie się za wiatrem. Ten obraz jest piękny. No, nie wiem, czy kiedyś próbowałeś dogonić wiatr. Dzisiaj, proszę bardzo, możesz spróbować. Dzisiaj tak wieje, że nawet tutaj słyszymy przy zamkniętych oknach. Spróbuj dogonić wiatr. I tak często wygląda życie ludzi, którzy po prostu całe swoje życie poświęcają na to, że wow, ja muszę wszystko, ja muszę mieć więcej. Dlatego Jezus w Łukasza 12, w 15 wersecie, gdy powiedział te słowa, po czym powiedział tą historię o tym bogaczu, który miał tak wiele bogactwa i zaczął potem rozbudować coraz więcej stodół. I on powiedział do nich tak, baczcie, czyli uważajcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Ha! Gdzie ludzie próbują garściami gromadzić jak najwięcej w swoim życiu i myślą, że od tego zależy moje życie. Jezus mówi wyraźnie, słuchaj, to nie od obfitości, od tego, ile masz, zależy twoje życie. Nie jesteś tym, czym jeździsz. Nie jesteś tym, ile masz pieniędzy. Nie jesteś tym, w co się ubierasz. Nie jesteś tym. I to jest to kłamstwo, które mówi, że jak będziesz miał więcej i będziesz miał lepsze te rzeczy, takie, to będziesz naprawdę wtedy usatysfakcjonowany, będziesz spełniony. A co jeśli te rzeczy, które zdobywamy za wszelką cenę, okradają mnie z tego prawdziwego życia, które Bóg dla nas ma? I moje życie jest tak, jak w Kaznodziei powiedziane, jest takim pełne trudu i taką gonitwą za wiatrem. I nigdy nie będę usatysfakcjonowany, nigdy nie będę spełniony. I całe swoje życie. Bóg przygotowuje dla mnie tak wiele błogosławieństw, tak wiele wspaniałych rzeczy ma dla mnie, a ja nie jestem w stanie tego doświadczyć, bo cały czas tylko zajmuję się tym, żeby jak najwięcej gromadzić rzeczy, które i tak wylądują kiedyś na śmietniku. Dlatego w jaki sposób żyć pełną garścią? Życie jedną garścią. Myślę, że jest kilka takich rzeczy, które ułatwią i pomagają nam w tym, żeby rozpoznać i doświadczyć tego, co Bóg dla nas ma. Pierwsza z tych rzeczy to jest, to mogą być takie niewygodne rzeczy, ale to mówię do siebie przede wszystkim.
Zwłaszcza gdy robiliśmy remont i zobaczyłem. Trudno mi to było w to uwierzyć. Moja szafa, w której są książki, na której które miałem do studiowania, wydawało się, że nie jest by taka duża szafa, no przeciwnych rozmiarów. Ale gdy przygotowaliśmy się do remontu, postanowiłem, że muszę przejść tą szafę i posprzątać, bo tam czasami się kładzie coś na te książki i tak dalej. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale 4 albo 5 worków śmieci miałem tam w tej szafie poupychanych za książkami. Albo to jakiś papier, a to jakieś coś, a to jakieś coś. I tam ląduje, i już tam ląduje, i tam leży. Ja tu mówię wszystko przede wszystkim do siebie, naprawdę. Czasami po prostu aż się gubimy w tym wszystkim. I potem się okazuje, że nie, ja nie mogę iść zabiec za Bogiem, bo mnie tak to ciąży mi to z tyłu i nie jestem w stanie się ruszyć. Pierwsza rzecz, posprząć się. Wow. I tutaj z pomocą przychodzi na Mateusza 19, od 16 do 22. Ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Mateusza 19, od 16 do 22. I oto ktoś przystąpił do Niego, czyli do Jezusa, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mi, których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego jak siebie samego. Mówi mi młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Niesamowita historia. Człowiek miał, ten młodzieniec bogaty miał wiele rzeczy. Tylko wiecie, jaki był problem? On posiadał mnóstwo różnych rzeczy, ale tak naprawdę to te rzeczy posiadały jego. To one posiadały jego. Żebyś był zniewolony przez te rzeczy. Nie mógł się z nimi rozstać. One były częścią jego tożsamości. Jezus, co jest ciekawe, bo chyba tylko Jezus jemu powiedział coś takiego, że masz sprzedać i rozdać ubogim. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś innym miejscu komuś tak powiedział. Ale wiecie, dlatego, bo Jezus rozpoznał, że ten człowiek miał problem z rzeczami, z tym wszystkim. I tak naprawdę, ja myślę, że tutaj jak Jezus mu powiedział w 21 wersecie, powiedział mu: idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim. Wiecie, to jest ciekawe, bo innym słowem Jezus mu powiedział tak: im mniej rzeczy będziesz miał, ale będziesz miał te ważne rzeczy, to tym bardziej będziesz wolny. Bo teraz jesteś zniewolony przez te wszystkie rzeczy, które posiadasz. Zniewolony. Ale reakcja jego była taka, że odszedł zasmucony, bo miał wiele rzeczy. I on gonił za wiatrem, tak jak w kaznodziei było powiedziane. Gonił, miał ręce pełne wszystkiego, ale tak naprawdę jego życie było pełne trudu i gonitwy za wiatrem. I wiecie, nie zrozumcie mnie źle. I to nie jest to, że nie jest źle posiadać rzeczy. Ale źle jest, gdy te rzeczy posiadają ciebie. To jest ta różnica. Nie jest źle być bogatym, mieć pieniądze, ale źle jest, gdy kochamy to bogactwo bardziej niż Boga. Wiecie, i to jest, dlaczego ten młodzieniec odszedł zasmucony? Bo tak trudno jest pozbyć się rzeczy. No przecież zbierałem to już tyle czasu, no to już... No, pracowałem ciężko na to mi należy się, nie? Ale wiecie, dlaczego tak czasami trudno jest się pozbyć rzeczy? Myślę, że jednym z powodów jest strach, lęk. I to no nie, no może mi się to jeszcze kiedyś przyda. A jeśli jeszcze będę tego potrzebował? A może moje dzieci będą to potrzebowały? Nie. Ilekroć myślałem, żeby zachowałem jakieś fajne koszule albo coś, bo ja się już do nich nie mieszczę. Myślałem, że moje dzieci... Myślisz, że oni chodzą w moich rzeczach? Ale tak myślałem, no wtedy nie będę musiał wydawać pieniędzy na te rzeczy, bo będą chodzić w moich. Sorry.
Nie? Ale ten strach, tak naprawdę co za tym stoi, to jest brak wiary. Że Bóg jest w stanie zaopatrzyć. Że Bóg będzie w stanie zaopatrzyć wtedy, kiedy będę potrzebował. I dlatego gromadzimy wszystko, zbieramy te wszystkie rzeczy i potem się okazuje, że jest tego tak wiele, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć. I nie jestem w stanie być błogosławieństwem dla innych ludzi. Bo zamiast tak naprawdę ubłogosławić kogoś dziś czymś, czego i tak nie potrzebuję, bo być może będę kiedyś to potrzebował w przyszłości, nie ufam Bogu, że On mi w przyszłości zaopatrzy, a ja dziś mogę komuś pomóc, błogosławiąc go czymś, bo on akurat tego potrzebuje, a ja tego nie potrzebuję. Ja wierzę w to, że jeżeli Bóg będzie potrzebował, Bóg będzie widział, że potrzebuje, to On zaopatrzy. Ja mogę Mu zaufać, chcę Mu ufać. Ja mówię, uczę się tego i chcę się tego uczyć i dlatego mówię to do siebie, to wszystko. Ale kolejną rzeczą, która powoduje, że tak ciężko jest nam pozbywać się rzeczy, to jest sentyment. Ojejku, w tej sukience byłam na pierwszej randce. Jejku. Co z tego, że to było, no nie wiem, 20 lat temu i dzisiaj chociażby nie wiem, jak się próbowała, to się nie wcisnę w tą sukienkę, ale będę ją trzymać. No i to jest taka ważna rzecz, no po prostu. A jeszcze będę potrzebował. Potrzebowała, przepraszam. Chociaż. Nie. A może można by powiedzieć, Boże, dzięki Ci za to, że mogłam wtedy w tej sukience być i ona spełniła swoją rolę. A może teraz komuś innemu może przynieść pożytek i ubłogosławić kogoś. Ja pamiętam, jak Renia miała taką piękną sukienkę do ślubu cywilnego. O, jaka była piękna. Pamiętam, że wtedy byłem zauroczony tą sukienką. Ale długo nie posiedziała u nas, bo ona komuś, nawet nie wiem do kogo poszła, od ludzi do ludzi jakoś tak szła później. Nie pamiętam. Masz ją cały czas? Ups, ale z cywilnego, tak? Okej, okay. Ojejku. A widzisz, to jest gdzieś głęboko schowane, bo ja myślałem, że już dawno jej nie ma. Ale widziałem jakieś inne dziewczyny w tej sukience, czy nie? Do ślubu cywilnego, tak? No widzicie. A, nieważne, ale w topa. Myślałem, że... Dobry przykład. Kazałeś mi używać przykładów, a tu się okazuje, że... Nie, żartuję oczywiście. Wiecie, ale... Dlaczego o tym mówię? Bo to pozbywanie się, dawanie, błogosławienie innych rzeczami, którym Bóg nas ubłogosławił, to jest tak nazwane też pozbywanie się ciężarów, które spowalniają nas w tej drodze za Bogiem. Tak jak z tym plecakiem. Wyrzucam wszystko z tego plecaka, co by mi mogło ciążyć w tej wędrówce. I tak naprawdę rzeczy, które nie są mi potrzebne w górach, po co mam je ze sobą zabierać na tą wycieczkę w góry? Po co? To niczego mi się tam nie przydadzą, a tylko będzie mi ciężej. Ale kolejna rzecz, która mi się w naszym świecie jest bardzo interesująca, to jest kupuj mniej. Ile się marnuje jedzenia, zwłaszcza po świętach, jak widziałem ludzi, którzy na Facebooku umieszczali zdjęcia koszy pełnych jedzenia, które się marnują. Ja słyszałem reklamę w radiu, że w ciągu roku w Polsce marnuje się tyle jedzenia, które wystarczyłoby, żeby przez 10 lat wykarmić Warszawę całą. Najwięcej w Unii. Najwięcej w Unii, no proszę bardzo. To była reklama tych... Banków żywności, właśnie, dokładnie tak. No. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale tak się mówi. Więc wiecie, ludzie kupują często, aby się poczuć lepiej. Nie dlatego, że potrzebują, ale bo lepiej się będę z tym czuć. I to, co jest ciekawe, kupujemy rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zrobić wrażenie na ludziach, których tak naprawdę nie lubimy albo w ogóle nawet nie znamy. Taki po prostu jakiś Matrix. Psalm 119, werset 36 i 37. Przeczytam ten fragment. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Ja wierzę w to, że jeżeli odwrócimy swoje oczy od tych wszystkich rzeczy, próżnych rzeczy, które ten świat nam oferuje, który, pamiętajcie, nie jest naszym domem. Ten świat nie jest naszym domem. My jesteśmy tu tylko przechodniami. A ten świat
próbuje nas, w nas wtłoczyć to, jak mamy żyć, co mamy robić i w jaki sposób się zachowywać. Ale gdy my odwrócimy swój wzrok od tych rzeczy i skierujemy do miejsc Bożych, do Bożych rzeczy, to będziemy tak wypełnieni Bożą obecnością i tym wszystkim, co Bóg nam daje, że nie będziemy potrzebowali tego wszystkiego, co ten świat nam oferuje. Co, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Wiecie, jak pomyślimy o dzieciach, które już są dorosłe, możecie zapytać, jeżeli macie dorosłe dzieci, to zapytajcie je, które rzeczy tak naprawdę najbardziej ceniły z tego, gdy były młode, małe. Podejrzewam, że niewiele z nich powie, jeżeli w ogóle, które bo kupiłeś mi tą zabawkę, albo kupiłaś mi tą zabawkę, czy to. Raczej powiedzą, to wspólny czas, gdy siedzieliśmy, robiliśmy coś, spędzaliśmy, wyjeżdżaliśmy gdzieś, robiliśmy jakieś rzeczy. Zupełnie co innego, niż ten świat nam próbuje mówić, że potrzebujemy, potrzebujemy i wtedy dopiero będziemy szczęśliwi. Ale trzecia rzecz, która jest taka istotna, to dawaj więcej. Tam było kupuj mniej, ale dawaj więcej. Taka dziwna figura. I to jest 1 Tymoteusza 6, od 17 do 19. Ja pozwolę sobie przeczytać te słowa, bo wiecie, gdy czytamy te słowa, to tak sobie myślimy, to jest do bogatych ludzi, mnie to nie dotyczy. Ja nie jestem bogaty. Niech się inni martwią tymi słowami. Paweł, dobrze, to Paweł nie do mnie mówi. Ale przeczytajmy, bo ja wierzę w to, że to jest do każdego z nas. Jeżeli byśmy popatrzyli na swoje życie, to co mamy z perspektywy tego, co na świecie jest, no to, sorry, ale musielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy bogatsi niż wiele, wiele osób na tym świecie. 1 Tymoteusza. Paweł mówi tak, bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. To Bóg jest tym, który nam daje wszystkiego, czego potrzebujemy. Oczywiście świat będzie nam mówił wiele takich rzeczy, które nie mają znaczenia, które są niepotrzebne i będzie nam mówił, tego potrzebujesz, tego musisz mieć. Ten wąż w ogrodzie, po prostu... Co z tego, że macie wszystko, ale tego jednego potrzebujecie. Zerwać owoc tego drzewa. I dalej. Ale do tych bogaczy. A żeby dobrze czynili i bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Wow. Paweł tutaj nie mówi, że musisz czuć się źle, jeżeli masz dużo rzeczy, jeżeli jesteś bogaty, jeżeli masz coś, czego inni nie mają. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te rzeczy nie miały ciebie, żebyś nie był całkowicie pochłonięty przez te rzeczy. To jest istotne. I on nie mówi, że nakazuj bogaczom tego świata kupować jeszcze więcej, żeby napędzali gospodarkę, żeby kupowali więcej. Nie. Bo gdy będą mieć pełne magazyny, to wtedy będą budować kolejne stodoły, a wtedy przyjdę po nich, powiem, głupcze, po co ci to wszystko? Nie? Tak w tej przypowieści, o której Jezus mówił, o której mówiliśmy wcześniej. Ale Paweł mówi tutaj, by czynili dobrze, by dzielili się z innymi, błogosławili innych i wtedy dostąpią prawdziwego życia. Wiecie, to jest ciekawe, bo dla mnie to jest takie niesamowite te słowa, bo prawdziwe życie to nie jest wtedy, gdy mam więcej, ale prawdziwe życie jest wtedy, gdy jestem błogosławieństwem dla innych. Wtedy jest prawdziwe życie. Gdy przestaję myśleć tylko i wyłącznie o sobie i o tym wszystkim, co ja jestem w stanie dla siebie zagarnąć i mieć pełne ręce w swoje, ale gdy jestem błogosławieństwem dla innych, wtedy mam prawdziwe życie. Czym to życie tak naprawdę jest? I wiecie, ja nie znam wierzących ludzi, chrześcijan, którzy idą za Bogiem, którzy by mówili tak, o Boże, o jak ja dziękuję Ci za ten cudowny garnitur Calvina Kleina, który właśnie sobie kupiłem. Wiem, wydałem na niego parę tysięcy, ale po prostu jestem taki wdzięczny. Pozwól, że sobie, zrobię sobie selfie, opublikuję zaraz, żeby tu na Instagramie wszyscy widzieli, bo dzięki temu czuję się tak blisko Ciebie. A Boże, jak jestem blisko Ciebie dzięki temu, że to mam. Albo nikt nie mówi, że o Boże, dzięki Ci, że mogłem sobie kupić kolejną lodówkę. Tą starą sobie, bo jeszcze działa, wsadziłem ją do garażu.
nie dałem tej samotnej matce wychowującej swoje dzieci, nie dałem jej, chociaż ona potrzebuje, ale ona jest teraz w garażu i czeka, bo może się kiedyś przyda. I dzięki temu jestem tak blisko Ciebie, Boże. Ach, jak ja się teraz pięknie czuję. Doświadczam prawdziwego życia z Tobą. Nie. Nie. Tak naprawdę rzeczy, które pamiętamy z naszego życia, to te rzeczy, które nie wylądują kiedyś na śmietniku, ale te, które ubłogosławiły innych. Ja dziękuję Bogu, tak myślałem o naszym Kościele, o tym wszystkim, co my tu mamy, za to, że możemy prowadzić transmisję na żywo, mamy tak wspaniałe uwielbienie. W życiu bym nie pomyślał, że fortepian będziemy mieć w Kościele, w życiu by nas na to nie było stać, takie rzeczy nadal nas nie stać, to wszystko. Ale wiecie, był taki okres, może trudno wam to uwierzyć, może Janusz jeszcze pamięta ten okres, ale był taki okres w tym życiu, że nie mieliśmy nawet na czynsz, żeby utrzymać ten lokal tutaj. Nie mieliśmy nic. Ja pamiętam, był taki czas, że my z żoną byliśmy praktycznie jednymi z nielicznych, którzy utrzymywali cały ten kościół. Było tylko kilka osób, które wspierało i brakowało zawsze. I z wszystkie rzeczy, które były w kościele, to tak naprawdę większość z tych rzeczy było kupowanych przez nas. I tak, wiecie, tak sobie myślę i tak, gdy myślałem o tym, jak dzisiaj ten Kościół wygląda, o was i o tym wszystkim, co mówię, jejku, warto było. Warto było nie gromadzić wszystkiego, żeby kolejne sobie kupić, nie wiem, jakieś tam rzeczy, które potem i tak się w niej nie będę mieścił, bo wiadomo, coraz więcej kilogramów, ale tak warto było usłużyć innym. Żeby mogli mieć to miejsce, gdzieś spotykać się w tym miejscu. I to jest naprawdę, jak ktoś kiedyś powiedział coś takiego, pastor to pewnie zarabia kupę pieniędzy. Nie? I nawet padła suma. Myślę sobie, wow, to fajnie by było, gdyby pastor mógł tyle zarabiać. To dla tych, którzy nie wiedzą, pastor tutaj w tym kościele nie zarabia ani złotówki w kościele. Pastor jeszcze daje na kościół, a nie bierze od kościoła. W naszym kościele nie ma pracowników etatowych, którzy zarabiają. Nie ma. Wiecie, ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że czasami ludzie żyją w takim przeświadczeniu, gdzie mogę się tu wzbogacić, gdzie mogę się wzbogacić, gdzie mogę kolejne rzeczy nazbierać do swoich rąk, żeby mieć pełne ręce. A tak naprawdę Biblia mówi, że prawdziwe życie, które pamiętamy, które warto wspomnieć, to jest to, gdy błogosławimy innych ludzi. Nie? Tak jak kaznodziei. Lepiej mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garści pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Wiecie, gdy gromadzisz sobie rzeczy, których i tak nie utrzymasz, to co? Twoje życie jest pełne frustracji, bo co chwilę musisz coś nowego, co chwilę nowego. A może, gdy inwestujesz w te rzeczy, Boże, gdy inwestujesz w niebo, jest coś niesamowite. Mateusza 6,20, gdzie jest powiedziane, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podpalają, nie kradną. To jest, wiecie, gdy jedziesz mieszkać do hotelu, to nie idziesz do jakiegoś sklepu z ozdobami i nie kupujesz jakichś obrazów, jakichś innych takich rzeczy, żeby sobie wystroić ten hotel, żeby lepiej wyglądał. Bo jedziesz tam tylko na jedną noc. Tylko na jeden dzień. Spędzić tam noc i do widzenia, już cię tam nie ma. Ale pomyśl, że my dzisiaj, tutaj, na tej ziemi, jesteśmy przechodniami. Nasz dom jest w niebie. Dlaczego ja mam tak naprawdę przeozdabiać coś, co i tak, w którym jestem tylko i tak krótko? Wiecie, naprawdę nie zrozumcie mnie, nie chodzi o to, żeby żyć w jakiejś ascezie gdzieś tam, przeprowadzić się w namiotach, w szałasach, mieszkać i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby mieć właściwe proporcje i żeby nie pozwolić, żeby rzeczy nas miały, żebyśmy byli tak pochłonięci tymi rzeczami i tym wszystkim, żeby nas nie pozwoliły nam iść za Bogiem. Wiecie, czego tak naprawdę bardziej potrzebujemy niż kolejnych rzeczy? Galacjan 5, od 22 do 23. Potrzebujemy miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości. Owocu Ducha Świętego. Potrzebujemy więcej Boga w nas niż świata w nas. Oczywiście świat będzie ci mówił, potrzebujesz więcej mnie w sobie. Ale Bóg mówi, o nie, nie, nie. Potrzebujesz więcej mnie. Potrzebujesz więcej Boga w życiu. Twoje życie i twoje powołanie jest zbyt istotne, żeby tracić je na zagonienie za rzeczami, które i tak nie mają znaczenia.
Są jak gonieniem się za wiatrem. I tak jak w Kaznodziei, już kończymy, Kaznodziei 4,6, strasznie lubię ten przykład, bo zobaczcie, jak masz jedną garść pełną, to drugą rękę masz wolną. I tą drugą ręką możesz błogosławić inną osobę. Tą drugą ręką możesz wielbić Pana. Tą drugą ręką możesz służyć innym osobom. Ale gdy masz dwie garści pełne, to masz trud, gonitwę za wiatrem i po prostu nie masz żadnej możliwości na nic. Jesteś zbyt zajęty tymi swoimi rzeczami, żeby pilnować, żeby ci nic nie wypadło. Nie traćmy życia na uganianie się za światem. On i tak nas nigdy nie zaspokoi. Zawsze będzie nam mało. Pamiętajmy, nie jesteśmy z tego świata. Dlatego nie musimy uganiać się za tym światem, ale potrzebujemy więcej Boga, bo 2 Koryntian 5,17 mówi, że jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem. To stare przeminęło, teraz wszystko jest nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. Stare już poszło. Dlatego pozwólcie, że na sam koniec jeszcze tą ostatnią zwrotkę zacytuję tego hymnu. W chwalebnym kraju tym, do którego zmierzamy, będziemy wiecznie żyć. Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się. Wow, chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. Boże, jak ja Ci jestem wdzięczny za to, że mogę mieć właściwą perspektywę na swoje życie i że mogę wiedzieć, że Ty, w Tobie mam wypełnienie, zaspokojenie wszystkiego, czego potrzebuję, a nie w tym świecie. Bo więcej potrzebuję Ciebie we mnie niż tego świata we mnie. Dlatego to jest to, do czego chciałem Was, ale przede wszystkim siebie zachęcać. Żebyśmy mieli tą właściwą postawę, właściwe priorytety w życiu. Amen? Amen. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do siebie tam do gwiazd, anieli wabią mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi, gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi. Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg, czekają na mnie tam, gdy ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, wołają właśnie mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba bawi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć, z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić, z dach uwielbienia pieśń, z ust wszystkich wzniesie się, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi, gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi. Świat nie jest domem mym, blask nieba bawi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się.